możemy się spodziewać wszystkiego, na pewno zaciętej walki od pierwszej do ostatniej minuty. Wiemy, że przyjeżdża też ich fan klub na to spotkanie. Kąty pierwszy mecz wygrały pokarnych, cały mecz przegrywali, nawet różnicą 6-7 bramek. Zmiana na pozycji bramkarza i nagle remis, rzuty karne. Ciężko powiedzieć, dużo zmian mieli, wszystkie sparingi wygrywali. Czyli można powiedzieć, że są dużo mocniejsi niż w zeszłym sezonie. Zawsze mogliśmy liczyć na trybuny, na głośny, gorący doping. No, teraz może wejść tylko 100 kibiców na mecz. No, jest dla nas to bardzo przykra sytuacja, bo zawsze cieszyliśmy się, jak te gorzyckie trybuny po prostu huczały, były zapełnione, a tym razem będzie no, tak kameralnie, można powiedzieć. Nie mamy wejściówki, tak co prawda, ale wiadomo, jest to cegiełka, jest nieobowiązkowa. Kto będzie chciał, to przyjdzie. Mamy 100 miejsc, także taką samą zasadą jak w pierwszym meczu z Zieloną Górą. Kto pierwszy, to lepszy. Zapraszamy na trybuny, zapraszamy na mecz. Mam nadzieję, że będzie po prostu dobrze.